Rozdział 7. Bądźcie pełni ducha. Wezwanie to apostoł skierował do wierzących w Efezie. Rozdział 5, werset 18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Jednak niewątpliwie zwraca się także do nas. Podczas czytania Nowego Testamentu zauważymy, że zwłaszcza w Dziejach Apostolskich wymieniony jest szereg wierzących, którzy byli wypełnieni Duchem Świętym lub też pełni Ducha Świętego. Jak w przypadku wielu pojęć, którymi posługuje się Biblia, powinniśmy postarać się najpierw o sformułowanie jednoznacznej definicji. Tylko wtedy, kiedy zrozumiemy właściwie myśli Boże, możemy wyciągnąć słuszne wnioski dla naszego życia. Jest to szczególnie ważne w przypadku tematu, którym chcemy się zająć, ponieważ wypełnienie duchem nie jest czymś wyłącznie doktrynalnym i teoretycznym, lecz bezpośrednio dotyczy naszego praktycznego życia. Słusznie wypełnienie Duchem Świętym zostało nazwane receptą na zwycięstwo w życiu dziecka Bożego. Co oznacza zostać wypełnionym Duchem Świętym? W przytoczonym cytacie z listu do Efezjan, 5 rozdział, 18 werset, przeciwstawione zostały sobie dwie rzeczy. Z jednej strony apostoł ostrzega: nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, a z drugiej wzywa nas: bądźcie pełni ducha. To zestawienie pokazuje, że chodzi tutaj o kwestię wpływów i rządów. Ktoś, kto upija się winem, pozostaje pod władzą alkoholu, którego wpływ przejawia się zarówno w umysłowej, jak i fizycznej sferze działalności człowieka. Człowiek znajdujący się pod wpływem alkoholu zachowuje się zupełnie inaczej niż kiedy jest trzeźwy. Analogicznie możemy powiedzieć, że chrześcijanin pozostający pod wpływem Ducha Świętego zachowuje się inaczej niż ktoś, kto ucieka spod Bożej kontroli. Być wypełnionym Duchem Świętym oznacza całkowicie znajdować się pod Jego wpływem i Jego kontrolą. Duch Święty w pełni bierze wierzącego w posiadanie tak, że jego myśli i zdolności, jak też wszystko, co czyni i czego nie czyni, pozostaje pod jego bezpośrednią kontrolą. Wszystko, co czyni wypełniony Duchem Świętym wierzącym, odpowiada w 100% temu, czego chce Duch Święty. Prowadzi życie oddane Bogu, w którym nie ma miejsca na samowolę. Skoro wierzących wezwano, aby pozwolili, by Duch Święty wypełnił ich całkowicie, możemy wnioskować, że wypełnienie Duchem Świętym nie jest jednoznaczne z jego zamieszkiwaniem w wierzącym. Forma czasownika użyta w liście do Efezjan 5 rozdział 18 werset wskazuje, że chodzi tu o przeżycie, które nie jest jednorazowe, lecz może się powtarzać. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Można by tę kwestię przetłumaczyć w sposób następujący. Dajcie się wciąż na nowo wypełnić przez Ducha Świętego. Wierzący otrzymuje co prawda Ducha Świętego raz na zawsze w chwili, gdy się nawraca, ale nigdy nie zostaje nim wypełniony raz na zawsze. Ktoś trafnie określił, że nikt nie może czerpać duchowej siły z przeszłości. Każdy wierzący obecnego czasu otrzymał Ducha Świętego. Duch
Boży mieszka w nas. Nasze ciało jest Jego świątynią. 1 Koryntian 6,19. Prawda ta obowiązuje każde dziecko Boże, choćby najsłabsze. Jest to Boże błogosławieństwo dla każdego wierzącego, niezależnie od jego praktycznego stanu. Co się tyczy natomiast wypełnienia Duchem Świętym, to jest to przeżycie, które ma bezpośredni związek nie tyle z podarowanym nam stanowiskiem, lecz z naszym praktycznym stanem. Są dzieci Boże, które nigdy nie doświadczyły tego w swoim osobistym życiu. Są też tacy, którzy często tego doświadczają. Co więcej, przeżycie to nie jest ograniczone do obecnego czasu łaski, ponieważ już w Starym Testamencie opisano wierzących, którzy byli pełni ducha. Na przykład Jozue w 5 Mojżeszowej 34,9. Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce. Słuchali go więc synowie izraelscy i postępowali zgodnie z tym, co Pan nakazał przez Mojżesza. Besalel, 2 Mojżeszowa 31,1. I rzekł Pan do Mojżesza, patrz, powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy. I napełniłem go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle. Możemy przywołane tu nauczanie streścić w następujących słowach. Gdy Duch Święty zamieszkuje w człowieku, to wierzący otrzymuje ducha. Gdy natomiast wierzący pozwala wypełnić się Duchem Świętym, wtedy to Duch Boży otrzymuje wierzącego. Oznacza to, że wierzący pozostawia mu swoje życie w całości do dyspozycji bez ograniczeń, i pozwala działać w sposób swobodny i niczym nieskrępowany. Jest różnica, czy ja posiadam ducha, czy też on posiada mnie. Pierwszy przypadek dotyczy wszystkich dzieci Bożych, drugi niestety nie. Różnica między mieszkać a wypełniać. Ponieważ wykazana powyżej różnica ma bardzo zasadnicze znaczenie i częstokroć nie jest właściwie rozumiana, chciałbym poniżej podać kilka argumentów, które pomogą zrozumieć, że mowa tu o dwóch odmiennych sprawach. Zamieszkanie Ducha Świętego w wierzącym to proces jednorazowy. Ma miejsce w chwili nawrócenia. Bycie wypełnionym Duchem Świętym to powtarzające się doświadczenie. Duch Święty nigdy nie mieszkał w wierzących przed Dniem Zielonych Świąt, opisanym w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich. Natomiast przeżycie wypełnienia Duchem Świętym było udziałem wierzących już w Starym Testamencie. Duch Święty mieszka we wszystkich wierzących czasu łaski, inaczej jest z wypełnieniem Duchem Świętym. Nie wszyscy wierzący to przeżywają. Wierzący, w którym zamieszkał Duch Święty, nie może go stracić. Bycie pełnym Ducha Świętego to stan, który może przeminąć. To, że każdy wierzący posiada Ducha Świętego, nie jest zależne od jego praktycznego postępowania. Jedynym warunkiem jego otrzymania jest wiara w Ewangelię. Natomiast wypełnienie Duchem Świętym jest ściśle powiązane z pewnymi wymogami, które mają wiele wspólnego z naszym codziennym życiem.
fakt zamieszkania Ducha Świętego w wierzącym to sprawa wiary, a nie praktycznego przeżywania. Natomiast bycie wypełnionym Duchem Świętym wiąże się z codziennym doświadczeniem. Wypełniony Duchem Świętym, a pełen Ducha Świętego. Nowy Testament podaje kilka przykładów ludzi, o których czytamy, że zostali wypełnieni Duchem Świętym lub że byli pełni Ducha Świętego. Obydwa wyrażenia są bardzo podobne i często stosuje się je zamiennie. Gdy porównamy jednak fragmenty, w których występują, będziemy mogli zauważyć pewną różnicę. A. Przykłady ludzi, którzy zostali wypełnieni Duchem Świętym. Jan Chrzciciel, Łukasz 1,15. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Elżbieta, matka Jana Chrzciciela, Łukasza 1,41. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, Łukasza 1,67. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. Piotra, Dzieje Apostolskie 4,8. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi. W Biblii Warszawskiej nie zawsze te miejsca są oddane zgodnie z oryginałem, a pojęcie bycia pełnym ducha lub wypełnionego duchem stosowane są zamiennie. W Dziejach Apostolskich 4,8 i 13,52 mowa jest w Biblii Warszawskiej o byciu pełnym ducha, natomiast w oryginale o wypełnieniu Duchem Świętym. Dzieje Apostolskie 9,17, Paweł. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł, bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Paweł, Dzieje Apostolskie 13,9. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok. Uczniowie żydowskiego pochodzenia, Dzieje Apostolskie 2,4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. I 4,31. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże.
Uczniowie pogańskiego pochodzenia, Dzieje Apostolskie 13:52. Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego. Przykłady te przede wszystkim potwierdzają prawdę, że także wierzący, którzy nie należą do czasu łaski, mogli zostać wypełnieni Duchem Świętym. Przykłady pierwszy, drugi i trzeci, czyli Jan Chrzciciel, Elżbieta i Zachariasz. Po drugie, przy wypełnieniu Duchem Świętym możemy mieć do czynienia z przeżyciem osobistym bądź społecznym. Kolektywne doświadczenie nie powinno być w żadnym razie mylone ze chrztem Duchem. Przykłady ludzi, którzy byli pełni Ducha Świętego. Sam Pan Jezus jako doskonały człowiek. Łukasza 4:1. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Pierwsi diakoni zgromadzenia w Jerozolimie, Dzieje Apostolskie 6:3. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. Szczepan, Dzieje Apostolskie 6:5. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. I 7:55. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Barnaba, Dzieje Apostolskie 11:24. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Skrupulatne porównanie przykładów z obu grup uświadomi nam, że bycie pełnym Ducha Świętego zdaje się wskazywać na trwały stan. Mamy w tym przypadku do czynienia z wierzącym, dla którego jest rzeczą oczywistą, że pozwala Duchowi Świętemu na stałe sprawowanie kontroli w jego życiu. Bez wątpienia było tak w przypadku Pana Jezusa. Niemniej również inni doświadczyli tego. Nie musi to jednak oznaczać, że będzie tak zawsze. Przykład czwarty. Barnaba. Natomiast wypełnienie Duchem Świętym w większości przypadków powiązane jest z jakimś szczególnym zadaniem, służbą lub specyficzną działalnością, do których moc i działanie Ducha Świętego są niezbędne. Mogą one być krótko lub długotrwałe, na przykład Jan Chrzciciel czy Paweł.
warunki, które muszą zostać spełnione, aby być wypełnionym Duchem Świętym. Jeżeli zadamy sobie pytanie, jakie warunki należy spełnić, aby zostać wypełnionym Duchem Świętym, to zauważymy, że Słowo Boże nie udziela nam na nie konkretnej odpowiedzi. Nie ma katalogu, w którym moglibyśmy znaleźć wyszczególnioną listę cytatów, które bezpośrednio o tym mówią. Bóg szkicuje natomiast w swoim Słowie portrety ludzi, którzy w posłuszeństwie wiary oddali się Panu i uznawali Jego autorytet nad sobą, tak, że Duch mógł ich wypełnić. Przyglądając się ich życiu, uczymy się, czym jest wypełnienie Duchem Świętym i jak możemy je osiągnąć. Zanim przyjrzymy się krótko tym przykładom, skierujmy naszą uwagę na dwa aspekty, które nie są warunkiem niezbędnym do zostania wypełnionym Duchem Świętym, nawet jeśli niektórzy czasem tak niesłusznie myślą. Po pierwsze, wypełnienie Duchem Świętym nie jest konsekwencją duchowej dojrzałości. Dojrzałość nie jest warunkiem, aby Duch mógł całkowicie przejąć nad nami kontrolę. Gdyby tak było, młody wierzący nie mógłby być wypełniony Duchem Świętym. Przytoczone uprzednio przykłady pokazują w wielu przypadkach raczej rzecz odwrotną. To wypełnienie Duchem Świętym powoduje duchową dojrzałość, ponieważ ta rodzi się przez duchowe doświadczenia, do których należy także wypełnienie Duchem Świętym. Z tego wynika, że nawet najmłodszy wierzący może być wypełniony Duchem, nawet jeśli wymaga to czasu i doświadczenia, aż dojrzałe, duchowe cechy dorosłego męża w Chrystusie uwidocznią się w całej pełni w jego życiu. W Nowym Testamencie na próżno szukalibyśmy wierzących, którzy po Dniu Zielonych Świąt prosiliby Boga o to, by wypełnił ich Duchem Świętym. Nie znajdziemy także zalecenia, abyśmy mieli modlić się w ten sposób. W znanym fragmencie Dziejów Apostolskich, rozdział 4, wersety 23-31, czytamy, że uczniowie wznieśli jednomyślnie głos swój do Boga z prośbą, aby podarował im śmiałość wiary, ale nie znajdziemy tam prośby o wypełnienie Duchem. Bóg zatem nie oczekuje od nas, abyśmy Go o to prosili. Wręcz odwrotnie. Tego rodzaju prośba nie jest zgodna z objawioną w Nowym Testamencie prawdą. Dzieje Apostolskie 4:23-31. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i Jego i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i Poncjusz Piłat z poganami i z plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego, Jezusa,
A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Przytoczony powyżej przykład z Dziejów Apostolskich 4:23-31 pokazuje, jaki stan serc musimy mieć, abyśmy mogli zostać wypełnieni Duchem Świętym. Właśnie przez modlitwę tych pierwszych uczniów Bóg pozwala nam zajrzeć w ich serca i objawia cechy, które możemy uznać za konieczne do wypełnienia Duchem Świętym. Po pierwsze, modlitwa uczniów zdradza, że byli zupełnie świadomi swojej słabości i bezkarności i bezradności. Po pierwsze, modlitwa uczniów zdradza, że byli zupełnie świadomi swojej słabości i bezradności, bezradności. Nie spodziewali się niczego po sobie, lecz wszystkiego oczekiwali od Boga. Po drugie, uznali Boga jako wszechmocnego Stworzyciela, który ma w ich życiu sprawować rządy. Po trzecie, przyjęli Słowo Boże i byli gotowi odnieść je do swoich życiowych okoliczności. Po czwarte, uznali Pana Jezusa za centrum zamysłów Boga i Jego Słowa. Po piąte, ich modlitwa wypełniona była duchem miłości, oddania i zależności. Widzimy zatem uczniów, którzy opierali się na swoim Bogu i nie pokładali ufności w swojej rzekomej sile. To są warunki, które muszą być spełnione, aby wierzący mógł zostać wypełniony Duchem Świętym. Wypełnienie Duchem jest niemal automatycznym następstwem w przypadku każdego wierzącego, który przejawia taką postawę. O wierzących w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy: a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Jedynie poprzez zupełne oddanie Bogu możemy zostać wypełnieni Duchem Świętym. Oddanie to wyraża się w codziennym życiu zależnością od Boga i poświęceniem się Jemu. Jeśli będziemy mieć o sobie wysokie mniemanie i w sobie szukać będziemy źródła mocy czy dobra, Duch nie będzie mógł nas wypełnić. Musimy być wolni od siebie samych. Szklankę napełnić wodą można tylko wtedy, gdy nie ma w niej nic innego. Jeśli jednak uprzednio nawkładamy do niej kamieni, możemy się starać z całych sił, szklanka nigdy nie wypełni się całkowicie wodą. Dlatego naszym nieustannym staraniem powinno być usuwanie kamieni z naszego życia, abyśmy mogli całkowicie poddać się działaniu Ducha Bożego. Następstwa życia wypełnionego Duchem Świętym. Chciałbym wymienić tutaj 3 spośród wielu konsekwencji, jakie pociąga za sobą wypełnienie Duchem Świętym. Po pierwsze, duchowa moc. Nie trudno zauważyć, że większość wypełnionych Duchem Świętym ludzi, o których czytamy w Nowym Testamencie, pojawia się na początku Dziejów Apostolskich. Jeżeli jeszcze raz przyjrzymy się wymienionym przykładom, zauważymy, że wierzący ci przejawiali szczególną moc w składaniu świadectwa dla Pana. Bez wątpienia ta nadzwyczajna siła uwidaczniająca się w ich życiu była efektem wypełnienia Duchem Świętym. Widoczne to jest w historii życia 2 sług Bożych, Jana Chrzciciela i apostoła Pawła. O Janie Chrzcicielu anioł powiedział: on to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, Łukasza 1:17. A o Pawle czytamy zaraz po tym, jak Ananiasz zapowiedział, że zostanie wypełniony Duchem Świętym. Lecz Saul coraz bardziej umacniał się, Dzieje Apostolskie 9:22. Dlaczego nasze świadectwo jest dzisiaj tak słabe?
Jak to się dzieje, że słusznie użalamy się z powodu naszej bezsilności? Czy Duch Boży się zmienił? Z całą pewnością nie. Czy to nie my jesteśmy odpowiedzialni za ten stan rzeczy, bo nie pozwalamy, aby wypełnił nas Duch Święty? Zamiast tego wypełnieni jesteśmy innymi rzeczami? Duch Boży do dzisiaj ma tę samą moc, co w pierwszych dniach chrześcijaństwa. Jeśli nie odczuwamy mocy, nie jest to Jego wina, lecz nasza. Prowadzenie Ducha Świętego, chrześcijanin wypełniony Duchem Świętym doświadcza Jego kierownictwa. W doskonałości oglądamy ten fakt w życiu Pana Jezusa, naszego wielkiego wzorca. On przez Ducha został zaprowadzony na pustynię. W mocy Ducha powrócił także do Galilei, mocą Ducha wypędzał demony, o czym czytamy w Łukasza 4,14. I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Mateusza 12,28. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Również w życiu wierzących, w Dziejach Apostolskich, czasami oglądamy wyraźne prowadzenie Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich 10:19 Duch przemawia do Piotra. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: oto szukają cię trzej mężowie. W innym fragmencie tej księgi, 13:2, Duch znowu przemawia, tym razem do braci ze zgromadzenia w Antiochii, w sprawie wysłania Pawła i Barnaby w podróż misyjną. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. W kolejnym cytacie, Dzieje Apostolskie 16:6, Duch nie pozwala Pawłowi i jego towarzyszom iść dalej. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Duch w rozdziale 21:11 ostrzega Pawła, by nie szedł do Jerozolimy. I przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł: to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan.
W Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, 19 werset, Duch przemawia do Piotra. W innym fragmencie tej księgi, 13 rozdział, 2 werset, Duch znowu przemawia, tym razem do braci ze zgromadzenia w Antiochii. W sprawie wysłania Pawła i Barnaby w podróż misyjną. W kolejnym cytacie, Dzieje Apostolskie 16:6, Duch nie pozwala Pawłowi i jego towarzyszom iść dalej. W rozdziale 21 ostrzega Pawła, by nie szedł do Jerozolimy. Przytoczone praktyczne przykłady z życia unaoczniają nam prowadzenie Ducha. Dzisiaj często mówimy o prowadzeniu Ducha Świętego. Niewątpliwie jest to bardzo ważne. Jednak ciekawe jest, że wyrażenie to występuje w Biblii tylko dwukrotnie. Chociaż niewątpliwie znajdziemy w Bożym Słowie cały szereg praktycznych przykładów prowadzenia Ducha Bożego. Na przykład Rzymian 8:14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Galacjan 5:18. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Pismo nie wzywa nas, abyśmy prosili o prowadzenie Ducha Świętego, chociaż z całą pewnością nie ma w tym nic niewłaściwego. Dlaczego tak jest? Ponieważ prowadzenie Ducha jest w zasadzie automatyczną konsekwencją wypełnienia Nim. Przy tym w żadnym razie nie ogranicza się do wspólnych zgromadzeń wierzących, gdzie przejawia się poprzez wybór braci usługujących słowem, modlitwą czy pieśnią, lecz dotyczy całego naszego życia. Wszystkie decyzje, małe czy wielkie, są podejmowane pod kierownictwem Ducha Świętego, jeśli tylko jesteśmy Nim wypełnieni. Wysławianie Boga i radość. Ludzie wypełnieni Duchem Świętym są szczęśliwi i często wyrażają ogarniającą ich radość. Wysławianie Boga i radość. Ludzie wypełnieni Duchem Świętym są szczęśliwi i często wyrażają ogarniającą ich radość. Już w przypadku rodziców Jana Chrzciciela widzimy, że radość była bezpośrednią konsekwencją wypełnienia Duchem Świętym. Widzimy to w Łukasza, 1 rozdział, 42 werset. Łukasza 1:42. I zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota twojego. 41. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. I Łukasza 1:68. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. Również w 5 rozdziale listu do Efezjan wezwanie do wypełnienia Duchem Świętym jest powiązane z wysławianiem Pana i radością. Apostoł pisze: bądźcie pełni Ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny
i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Tu moglibyśmy postawić kolejne pytanie, dlaczego w naszym życiu tyle jest smutku i dlaczego nie uzewnętrzniamy radości tak typowej dla dzieci Bożych? Czy powodem nie jest może fakt, że tak mało pozwalamy Duchowi Świętemu, aby nas wypełniał? Wnioski. Wyobraźmy sobie samochód zatankowany do pełna. Kierowca siada za kierownicą i uruchamia silnik i dodaje gazu. Jednak samochód nie rusza. Dlaczego? Kierowca zapomniał przekręcić kluczyk w stacyjce do odpowiedniej pozycji. Benzyna jest wprawdzie w baku, ale nie może napędzać silnika, ponieważ iskra układu zapłonowego nie zapaliła wtryskiwanego do silnika paliwa. Czy wielu chrześcijan nie przypomina tego samochodu? Posługując się podanym obrazem, możemy powiedzieć, że zatankowali benzynę, Duch Święty mieszka w nich, a jednak nic się w ich życiu nie dzieje. Nie widać żadnego ruchu działalności. Czy to wina Boga? Z całą pewnością nie. Bóg zadbał o wszystko, co potrzebne, aby mogli ruszyć. To naszą odpowiedzialnością jest, by pozwolić Duchowi Bożemu na wypełnienie naszego życia. Dlatego powinniśmy wreszcie włączyć zapłon, to znaczy całkowicie otworzyć się na mieszkającego w nas Ducha Świętego, aby Jego moc mogła bez przeszkód działać w naszym życiu.